jest dzień babci i święto dziadusia. O tym dniu pamięta każda mała wnusia. Zdrowia, szczęścia i słodyczy babci i dziadkowi wnuczek dzisiaj życzy. W poniedziałki pomyślności, a we wtorki kosz radości. W środy, czwartki precz zmartwienia, niech i w piątki strapień nie ma. Na soboty i niedzielę życzę odpoczynku wiele. To nie koniec życzeń jeszcze. Emerytury życzę wam większej. Niech wam życie płynie miło, żeby wam trosk też ubyło. Życzymy ci, babciu, żebyś się czuła co dzień jak królowa i by cię o nic nie bolała głowa. A tobie, dziadku, czego życzyć mamy, żebyś u babci miał tak, jak u mamy. Dużo czasu wolnego, same przyjemności, jak najmniej kłopotów i wiele radości. Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania, tylko miękki fotel i coś do chrupania. A jak już się spełnią te nasze życzenia, gdy w domu nie będzie już nic do zrobienia, wtedy się, dziadkowie, odświętnie ubierzcie i swoje babcie na spacer zabierzcie. A tak przy okazji zaproście też nas, bo bardzo lubimy spędzać z wami czas. Kochamy mocno babcie i dziadka, to nie żarty, moi mili. Dzisiaj im życzenia składamy, by 100 latek jeszcze żyli.